Jaki rodzaj podłączenia wybrać podczas montażu grzejnika łazienkowego? Rekomendujemy dwa rozwiązania do podłączenia grzejnika. Pierwsze, za pomocą zaworu 50 mm osi, jest to jego rozstaw, umożliwia zamontowanie grzejnika w momencie, gdy chcemy, żeby grzejnik znalazł się na środku jakiegoś elementu, ściany, wnęki czy komina. Wtedy bardzo łatwo możemy wytrasować na ścianie oś grzejnika, która będzie nam wytyczała idealny środek. Dodatkowo rozstaw 50 mm osi jest rozstawem najbardziej uniwersalnym, takim, który umożliwia podłączenie większości grzejników. Co więcej, mamy możliwość zastosowania różnej szerokości grzejnika, niezależnie od tego, jaki rozstaw zaworu właśnie mamy. Mamy tutaj przykład modelu Zigzag z podłączeniem typu ZS, na którym zaprezentujemy możliwość podłączenia za pomocą zaworu o rozstawie 50 mm. Podłączenie to ma również otwory w kolektorach umożliwiające wkręcenie grzałki po jednej lub po drugiej stronie. W wolny kolektor wkręcamy korek zaślepiający. Drugim rodzajem rekomendowanym przez naszą firmę jest podłączenie grzejnika za pomocą zaworu z rurką zanurzeniową. Montujemy go wtedy w jeden kolektor, czyli pionową rurkę po lewej lub po prawej stronie grzejnika. Stosujemy go wtedy, gdy chcemy, żeby grzejnik był z boku ściany, przy narożniku, przy jakimś elemencie typu kabina, co umożliwia nam zamontowanie grzejnika z jednej ze stron. Na przykładowym grzejniku z podłączeniem kolektorowym dolnym typu SX prezentujemy podłączenie za pomocą zaworu z rurką zanurzeniową. W jednym kolektorze montujemy zawór, w drugim kolektorze możemy zamontować grzałkę. Podłączenie to umożliwia zastosowanie zaworu i grzałki zamiennie. Możemy zastosować w tym przypadku grzałkę z lewej strony, a zawór z prawej. W przypadku zastosowania podłączenia za pomocą zaworu z rurką zanurzeniową montujemy go w niedalekiej odległości od ściany narożnika i wtedy mamy możliwość zastosowania różnej szerokości grzejnika, odsuwając się od ściany o oczekiwaną odległość dostosowaną do szerokości grzejnika. Zawory występują głównie w wersji z głowicą po prawej stronie lub z głowicą po lewej stronie. Jeśli chodzi o wybór odpowiedniej wersji, możemy kierować się albo wyborem własnym, czyli wygodą użytkowania, lub w przypadku zaworu z rurką zanurzeniową powinniśmy kierować się układem grzejnika w pomieszczeniu. Jeśli chodzi natomiast o podłączenie zasilania i powrotu, należy kierować się dokumentacją techniczną produktu.